Dzisiaj opowiem wam o paru czynnikach, których używam ja i których nigdy nie zdradzałem i mogą one przewidzieć przyszły i taki dynamiczny, słuchajcie, bardzo szybki wzrost niszowych kryptowalut. I jakie to są czynniki oraz jak ich wyszukiwać, to dowiecie się właśnie z tego odcinka i naprawdę zapnijcie pasy, bo w tym odcinku opowiem wam od A do Z, jak robię to ja i tak jak już mówiłem, nigdy wcześniej tego nie zdradzałem, bo chciałem jakby tą wiedzę taką, no po prostu to taka jest moja wiedza, chciałem ją mieć dla siebie, ale stwierdziłem, że tak mnie wspieracie, to moją twórczość w komentarzach, że się z wami tym podzielę. Sobie kupiłem w ogóle yerbę, bardzo, bardzo dobra. Zacząłem pić. I słuchajcie, w przeciągu ostatnich lat mnóstwo kryptowalut zyskało na wartości właśnie stukrotnie albo nawet więcej. I w 2021 roku, gdzie takie trzycyfrowe wzrosty są już rzadkie do znalezienia, to jeżeli mowa o takich mniejszych wzrostach typu dwucyfrowych, właśnie tam wiecie razy 10 czy tam razy 20, a czasem nawet i razy 30, to szukając dobrymi sposobami wcale wyszukanie ich nie musi być takie trudne, jak robicie to naprawdę dobrą metodą, z zimną kalkulacją i tego też właśnie chcę was w tym odcinku nauczyć, czyli po prostu dowiecie się, jak tego wyszukiwać logicznie, tak wiecie, logicznie, nie emocjonalnie, tylko po prostu matematycznie, żeby jednak koniec końców wyjść fajnie na plus i bardzo, bardzo dobrze na plus. Także zapraszam was do oglądania, zostaw łapkę w górę oraz daj subskrypcję, żeby być na bieżąco i też chciałem tylko przypomnieć o moim konkursie, gdzie wyniki odbędą się w okolicach 21 października. Możecie wygrać 1500 zł. To jest ten tutaj filmik w dowolnie wybranej przez was kryptowalucie. Wystarczy, że ten kanał zasubskrybujesz, napiszesz dowolny komentarz oraz dasz łapkę w górę. Także zrób to teraz. No, dzięki. I też jeżeli chcecie być na bieżąco z kryptowalutami, to zostawcie mi follow na Twitterze. Link macie w opisie. Twitter to jest naprawdę główne social media kryptowalut, więc jak traktujecie je na poważnie, to powinniście mieć na nim konto. I dodatkowo, jeżeli chcielibyście poznać takiego mojego trochę prywatnego życia, to w opisie również wysyłam link do mojego Instagrama, Lukas Podłoga Michalek. Na co dzień też oprócz kanału zajmuję się marketingiem i e-commerce'em. Tam pracowałem przez dłuższy czas w agencji marketingowej, robiłem marketing dla Chodakowskiej i tak dalej. I teraz akurat jestem na swoim. Posiadam też już taki swój rozrastający się coraz bardziej brand z suplementami i również czasem coś tutaj w tym temacie dodaję. Tutaj też są takie moje podróże, tam jakieś prywatne życie, więc również jak jesteście ciekawi takiego mojego bardziej życia, no prywatnego, to zapraszam tutaj, dajcie mi follow. I już ostatnio obiecuję, jak nie masz jeszcze konta na polskiej giełdzie Kanga Exchange, to koniecznie załóż, nie trzeba tutaj podawać swojego dowodu, więc rejestracja jest mega szybka i też po prostu wygodna i bezpieczna, jak ktoś nie lubi podawać swojego dowodu, a będzie się na niej pojawiało coraz to więcej i więcej fajnych nowinek, także polecam ci naprawdę i w opisie wysyłam link. A więc tak, słuchajcie, okej, już przejdźmy do działania. Halo, halo, halo. Pierwszym krokiem do tego, aby załapać się na takie duże wzrosty kryptowaluty, jest stworzenie sobie listy potencjalnych coinów, z których będziemy mogli potem nasze poszukiwania jeszcze bardziej zawęzić. Także musimy mieć jakieś tutaj typy. I teraz tak, na jakiej to zasadzie działa? Musimy po prostu z czego szukać i musimy odsiać potem jedne kryptowaluty od drugich. Tak więc stwórz sobie listę 10 kryptowalut, które sądzisz, że mają taki duży potencjał wzrostowy i który myślisz sam, że urosną. I teraz na jakiej zasadzie masz jakby te poszukiwania zacząć. Najlepiej jak będą to coiny o takiej bardzo małej, no może nie bardzo małej, o małej po prostu kapitalizacji rynkowej. Nie stop 100, nie stop 200, tam powiedzmy stop 300, stop 400. Im mniejsza jest popularność danej kryptowaluty, tym lepiej. Też nie możemy przesadzić, bo jak weźmiemy jakieś coiny stop, nie wiem, tam 1000, to już przesada. Dla mnie takimi dobrymi widełkami jest właśnie top 300, top 400, top 500. Jeszcze jest okej. I też dobrze jest, jak jeszcze danej kryptowaluty wcześniej, jak jeszcze o niej jakby nie słyszeliśmy, jakby o jej założeniach, o tym, co chcą oni osiągnąć, na czym w ogóle ten projekt się skupia. Dlaczego? Dlatego, że wtedy możemy jakby podejść czysto tak spekulacyjnie, z zimną krwią do danego tematu, bo jak już jesteśmy jakąś tam kryptowalutą zajarani, na przykład jak ja jestem zajarany Cardano, to myślę sobie, że Cardano to the moon i co bym tam nie czytał, to jakby już i tak nie byłbym jakby obiektywny, także dla mnie to jest jakby łatwiej, jak sobie tutaj oszukam jakiś syskoń, co to w ogóle jest. I wiecie, sobie tak wchodzę tutaj, oglądam potem, robię research,
jest mi po prostu łatwiej się na tej kryptowalucie skupić, jak po prostu o niej wcześniej nie słyszałem, jak jeszcze nie mam żadnych emocjonalnych więzi razem w związku właśnie z tą kryptowalutą. I dla mnie, jak już mówiłem, takim bezpiecznym pikiem jest wybór takich 10 kryptowalut z pierwszych tam 4-5 stron market capa, czyli tych właśnie z top 400, top 500. Jeżeli pójdziemy sobie dalej do top 500, 600, 700 i niżej, to wtedy już też mamy większe szanse, że tam trafimy na jakiś shit, którego nie chcemy. Mamy większe ryzyko tego, że po prostu projekt jest, no, projekt po prostu będzie większym niewypałem. Też oczywiście są jakby większy potencjał wzrostu, ale to już jest też dla mnie niepotrzebne ryzyko, a pamiętajmy, że chcemy się skupić jak najbardziej na takiej potencjalności w generowaniu zysku i jednak to ryzyko zminimalizować, także to będzie dla mnie takie fajne widełki właśnie top 300, 400, 500. I teraz halo. Skup się, bo od tego momentu rzeczy będą coraz bardziej dla ciebie ciekawsze i coraz bardziej ciekawsze. Więc teraz tak, teraz to musisz zrobić, to przejść przez każdą z tych kryptowalut z osobna i zapoznać się z nią. Czyli na przykład klikamy sobie tutaj Strike, STRK, patrzymy. I teraz tak, na co musimy zwrócić uwagę? Pierwsza rzecz to jest historia ceny danej kryptowaluty, więc sobie tutaj zmienimy wykres na całość, damy na all, to nasz kandydat nie powinien mieć żadnych dziwnych skoków cen albo spadków takich nagłych, bo to mogłoby wskazywać po prostu na to, że rynkiem przez założycieli jest jakby to, ten rynek jest manipulowany przez albo założycieli, albo przez jakichś whalesów, wielorybów, albo przez po prostu osoby bliskie projektowi. Jak tutaj widzimy, no to na pewno jakby jest zły znak, bo tutaj widzimy, że z dnia na dzień się cena waha jak nie wiem co. Są oni w ogóle mega mało na rynku, także no, w ten projekt na pewno bym nie wchodził. Więc po prostu co, idziemy dalej. Z Troy jakiś też nie znam. Wjedziemy sobie w Troja. Dajemy all. O, tutaj widzimy już, że słuchajcie, jest normalnie, tak? Nie ma żadnych dziwnych skoków cen. Najlepiej również, jak coin nie istniał bądź nie wystrzelił w górę podczas poprzedniej hossy tam w 2018-2019 roku, bo to też znaczy o to, że jakby jest on po prostu świeższy, jego popularność kiedyś nie była tak duża, bo go nie było, albo po prostu jeszcze wtedy jakby się nie wstrzelił tak w jakąś pompę i po prostu jest on jakby świeższy na rynku, jeszcze mniej osób o nim wie i też jest po prostu taki bardziej niedoceniony i to też podwyższa nam szansę na to, że teraz będzie on się piął coraz bardziej w górę. Więc tak tutaj widzimy, że wcześniej go nie było, dopiero jest od 2020 roku, tutaj sobie ładnie on rósł, malał, coś nad nim były jakieś prace. Potem tutaj była pompa, jak właśnie było all time high w kwietniu Bitcoina, ale to dobrze, jakby on rośnie też zgodnie z rynkiem, to jest dobra, zdrowa sytuacja. I teraz tak, następna rzecz będzie również bardzo ważna, więc słuchaj teraz uważnie i jak nawet chcesz, to zapisuj sobie te informacje, te co usłyszysz, bo naprawdę tutaj się dzielę z takimi moimi przeżyciami i to naprawdę są bardzo fajne info, także słuchaj tego filmiku, bo jest on naprawdę bardzo fajny, więc sobie zapisz jak chcesz i tak dalej. Jeżeli ten film ci się na razie podoba i chciałeś oglądać następne, to zostaw po sobie subskrypcję, łapkę w górę albo komentarz. Naprawdę mnie to motywuje do działania, do jakby dzielenia się tutaj z wami takimi moimi jakby przemyśleniami na temat kryptowalut, więc jak chcesz, to proszę, będzie mi bardzo miło. A więc tak, idźmy sobie dalej, co dalej trzeba sprawdzić. Więc tak, czy dana kryptowaluta jest coinem czy tokenem, czyli czy posiada swój własny blockchain, bo tak ogólnie kryptowaluty dzielimy na coiny i tokeny, bardzo prostymi słowami. I coiny to jest po prostu krypto, która posiada swój własny blockchain, a token to jest kryptowaluta, która została zbudowana na jakimś zewnętrznym blockchainie. I teraz tak, najlepszym kandydatem będzie coin ze swoim własnym blockchainem, albo token właśnie zbudowany w ekosystemie Ethereum, Cardano albo Solany. Kryptowaluty zbudowane na blockchain, na Binance Smart Chainie albo na Tronie są już gorsze, ze względu na to, że to są jakby chińskie kryptowaluty, teraz tam Chiny banują kryptowaluty i jest to bardziej po prostu takie ryzykowne. I teraz tak, jak sprawdzić, czy dana kryptowaluta ma swój blockchain albo czy jest na innym blockchainie? Na przykład, jak sobie wejdziemy w Solanę, widzimy, że tutaj jakby source code, tutaj nie ma nic, tutaj jest jakby pusto. To oznacza właśnie to, że Solana jest na swoim własnym ekosystemie Solany, po prostu mają zbudowany swój własny blockchain. Jakbyśmy weszli na przykład w jakąś inną kryptowalutę,
A jak tutaj sobie na przykład wejdziemy w Chainlinka, widzimy, że on jest na Ethereum postawiony, co nie, że to jest token. Więc tak to właśnie działa. Albo po prostu ta kryptowaluta musi mieć swój własny blockchain, albo też, żeby to był na blockchainie Ethereum postawione, bądź Solany albo Cardano, Trona i Binance Smart Chaina omijaj szerokim łukiem. To jest bardzo ważne. I teraz tak, następna rzecz, która jest również bardzo ważna, jest fakt, że musimy sobie sprawdzić w ogóle, na jakich giełdach dana kryptowaluta jest. Tutaj sobie wejdziemy na Humanscape'a, ranking 420. Tutaj spojrzymy sobie jeszcze raz na wykres. Dziwne wach... Nie no, w sumie... Nie wiem nawet, co o tym sądzić. Nie, bo i przed... Tutaj się długo nic nie działa, potem była taki gwałtowny zryw ceny. No, musiałbym się nad tym bardziej zastanowić, ale zobaczmy sobie właśnie teraz, na jakich giełdach on jest. Bo ważne, by nasz potencjalny jakby kandydat był już na jakiejś takiej scentralizowanej giełdzie, bo jednak każda kryptowaluta musi spełnić jakieś pewne wymogi, aby się na nią dostać, tak? Co od razu również odsiewa te najbardziej ryzykowne z nich. Także oprócz takich DEX-ów, czyli tam wiecie, Uniswap'a, PancakeSwap'a, ważne, żeby ona była chociaż na jakiejś giełdzie takiej, która jest po prostu zdecentralizowana, wiecie, na jakiś KuCoin chociaż i tak dalej, bo to też fajny sposób jakby odsiewa nam te projekty takie, które są bardziej ryzykowne od tych mniej ryzykownych, bo po prostu, żeby się dostać na KuCoina czy tam na Binance'a, to już trzeba jakieś tam wymogi spełnić, tak? Także na to też patrzmy, to jest bardzo, bardzo ważne. I idealny kandydat będzie przynajmniej na KuCoinie, ze stosunkowo właśnie dużym wolumenem dziennym zakupu oraz dużą głębokością rynkową. Czym jest głębokość rynkowa? Tutaj wam przygotowałem. Zdolność rynku do absorpcji znacznego zlecenia bez wpływu na cenę. Jakby głębokość rynkową też tutaj możemy sobie sprawdzić ładnie właśnie tutaj. Więc wszystko tutaj mamy ładnie rozpisane. I kolejną rzeczą do sprawdzenia będzie silne community danego projektu, które można bardzo łatwo sprawdzić, sprawdzając po prostu social media danej kryptowaluty. Więc tutaj sobie wchodzimy w community. Widzimy, mają okej, 16 tysięcy followersów. Możemy sobie jeszcze powiedzieć, wiecie, tam Telegrama, jakieś tam ich Facebooki, nie Facebooki i tak dalej. I nasz idealny kandydat będzie miał dużo fanów stosunkowo, no bo to wiadomo, im mniejsza kryptowaluta, tym będzie miała mniejszą ilość followersów. Też można zawsze followy kupić, także to też jest trochę cięższe, żeby to odsiać, jak się na tym nie znamy. Ale engagement, czyli jakby zaangażowanie tutaj użytkowników w porównaniu właśnie takim procentowym do innych większych kryptowalut powinno być na dużym poziomie. Więc po prostu powinni mieć zaangażowaną społeczność. Tutaj widzimy, że są retweety, są lajki, są komentarze. Jak sobie porównamy na przykład to do drugiego projektu i do ich community, sprawdźmy. Oni mają bardzo podobną ilość, też mają dużo retweetów, komentarzy, więc po prostu sobie to musimy wszystko jakby między sobą porównać i zobaczmy procentowo, jaki jakby z tych projektów ma również fajne community, gdzie nie było wahań cen tego projektu i wszystko to, co mówiłem poprzednio, to też jest bardzo ważne, bo jak pojawi się jakiś duży announcement, jakiś, o którym jeszcze będę mówił, to będziemy po prostu mieli większą pewność, że będzie większa pompa. I piątą rzeczą jest sprawdzenie, czy bogaci gracze kryptowalutowi jakby zgromadzili duże ilości tej kryptowaluty i są to osoby najczęściej takie bardziej doświadczone od nas i bardziej obyte, bo jakby mają więcej pieniędzy, więc mają dużo hajsów krypto, więc możemy stwierdzić, że są oni bardziej obyci od nas w tych rzeczach i się po prostu znają od nas lepiej. I nagrałem jakby cały oddzielny odcinek o tym, jak takich graczy szukać, jakich wallety sprawdzać. Także tutaj teraz wam się wyświetli w górze po prawej stronie link do tego filmiku, także zachęcam was do obejrzenia. Tam jest wszystko pokazane, też bardzo fajna, mało znana metoda, a naprawdę mi bardzo pomaga w takim researchu. I teraz przejdziemy sobie dalej. Gdy już sporządziłeś taką sobie listę kryptowalut, tutaj jakaś, widzicie, tu jest lista, która ma potencjał, tutaj sobie jakieś tam wybrane moje kryptowaluty sporządziłem. To teraz czas na następną część, czyli zidentyfikowanie nadchodzących eventów, które mogą spowodować, że właśnie dana kryptowaluta wystrzeli nam w górę. I takie eventy też często działają jako zapalnik, że nagle o danej kryptowalucie zaczyna się mówić, która stała, wiecie, tam dłuższy czas w cieniu, zaczynają się ją interesować media i po prostu hype w stosunku do niej może wrócić. Tutaj mamy fajną zakładkę na ten temat właśnie ICO kalendarz, gdzie sobie możemy zobaczyć. Też jest kalendarz wydarzeń.
Ale no, to nie zawsze działa, bo właśnie eventy dzielą się na różne jakby eventy. I jakby takie announcementy właśnie co do jakiejś współpracy większej z danym projektem, jakby możemy właśnie podzielić na parę części. Pierwszy to jest taki event, który jest zaplanowany, czyli wiemy, że dany event się ma odbyć wtedy i wtedy, jakby wiemy co i jak. Drugi event to jest takie wydarzenie jakby niezaplanowane, że dani twórcy projektu nas o tym wcześniej nie poinformowali, taki announcement, niespodzianka, który pojawia się nagle. I też jest trzeci typ eventów, czyli takie eventy opóźnione, które po prostu z jakichś tam względów technicznych się opóźniły. I teraz tak, dobrym przykładem takiego niespodziewanego announcementu jest to, tutaj sobie gdzieś to otwarłem, tutaj jest, tak. Avalanche raises $230 million from private sale of AVAX tokens. I po prostu to był jakby taki event niespodziewany, którym się jakby podzielili team Avalanche podzielił z nami, że $230 million w prawie celu oni zebrali w ekosystemie jakby Avalanche'a właśnie na ich inwestycje w to. I dzięki temu eventowi w ciągu, tutaj wam zaraz pokażę, AVAX, eventowi w ciągu paru miesięcy AVAX wzrósł naprawdę bardzo, bardzo solidnie, bo prawie 7-krotnie, także naprawdę to był duży event. I teraz sobie myślisz, że okej, ale tam zajęcie dobrej pozycji jest tylko dla wtajemniczonych, bo przecież tylko pewnie osoby tam z tego środowiska wiedziały o tym evencie, że on będzie i się mogły w to załadować. I normalnie większość osób słyszy dopiero... ja bym też tak powiedział, ale tak nie jest, bo słuchajcie, większość osób, duża część osób słyszy dopiero o tych newsach, jak przenikną one w nagłówki głównych kryptowalut, tam wiecie, w portali, a przenikają one po prostu z newsów samych twórców, więc jak sobie tutaj wejdziemy, Avalanche damy kopiuj, wejdziemy sobie na ich Twittera, Avalanche, tutaj mamy ich, jak damy sobie follow, damy sobie dzwoneczek, żeby o wszystkim nas informowało, to będziemy jako pierwsi jakby z tej głównej garstki i spokojnie sobie jeszcze może moglibyśmy wtedy razy 5 zarobić właśnie na tym AVAX-ie, jakbyśmy się w to załadowali. Także to nie jest tak, że to jest tylko dla wtajemniczonych, po prostu też musimy mieć dobry refleks i być na bieżąco. Więc jak na bieżąco je obserwujemy, to będziemy zawsze pierwsi przed większością. Dlatego jeszcze raz gorąco was zachęcam, załóżcie Twittera, nawet jak nie macie, śledźcie wasze ulubione kryptowaluty oraz przy okazji, jak chcecie, to właśnie zostawcie może też mi follow, też czasem dzielę się czymś tutaj fajnym. Ale idźmy dalej, bo jeżeli chodzi o przewidywalne announcementy, to jako przykład może posłużyć tutaj niedawna rzecz, że Cardano właśnie gained smart contract capability following Alonzo Hardfork. Był Hardfork właśnie na Cardano, Alonzo Hardfork się nazywał i był on jakby ogłoszony już chyba w połowie sierpnia tego roku i mieliśmy mega dużo czasu, żeby się na niego przygotować, na tą pompę, więc i potem ta pompa faktycznie była, także faktycznie jakby jak jest jakiś duży event, to możemy się w to fajnie załadować i wtedy zyski są praktycznie, że pewne. A jeżeli na przykład mowa po trzecie o takich eventach opóźnionych, to jako przykład mogę podać listing Shiby. O, tutaj jest. Listing Shiby. Miał się odbyć listing Shiby, chyba jeszcze był on ogłoszony w lipcu na Coinbase, czyli na takiej amerykańskiej giełdzie. A był on opóźniony przez problemy techniczne i dopiero gdy w końcu listing jakby się odbył, to cena Shiby potrzebowała o chyba 40% w górę na przestrzeni kilku dni, także widzicie jakby też faktycznie takie, jeżeli chciałbyś zobaczyć, jakie według mnie teraz są dobre perełki na październik według takiego mojego researchu podobnego, to odsyłam cię do mojego filmiku na ten temat, tutaj znowu w rogu poniżej go znajdziesz. I teraz halo, znowu ważna sprawa. Kolejną rzeczą wartą takiej uwagi jest określenie, ile pompa będzie trwała i jak mniej więcej nasza kryptowaluta ma urosnąć, jakby o ile i jak długo będzie to trwało. Więc ważne jest to z tego względu, aby po prostu wyjść z naszym profitem w możliwie jak najlepszej chwili. I kapitał, który jakby ulokowany będzie w dużych kryptowalutach z dużą kapitalizacją, bierze się głównie z dużych spółek i funduszy inwestycyjnych. Także właśnie jakby kto w co inwestuje, jakby tam wiecie, w te coiny takie początkowe,
te pierwsze, inwestują głównie duzi gracze, czyli tam jakieś fundusze inwestycyjne, fundusze venture capital, jakieś takie, wiecie, duże firmy, które bardzo dużą wagę przykładają do zarządzania ryzykiem. I teraz właśnie oni mają, wiecie, masę take profitów, masę stop lossów. To jest czysta kalkulacja matematyczna i podejmują oni matematyczne ryzyko i wszystko jest mądrze rozporządzane, ale głównie naszymi kryptowalutami, w które my będziemy inwestować, to będą kryptowaluty mniejsze, z mniejszym właśnie o wiele market capem i inwestują w nie najczęściej inwestorzy indywidualni, tacy jak ja czy ty. I czym to się różni? No, my jakby dużo częściej kierujemy się nie matematyką, tylko naszymi emocjami, naszymi jakby przeczuciami, czy dana krypto urośnie, czy też zmaleje. I mamy też problemy, ja ciągle wam przyznaję, w zapanowaniu na taką czystą, chłonną matematyką i żeby po prostu nie dać się podać emocjom. Więc to jest ta różnica, więc też czym to się właśnie różni. Więc określ, ile tych kryptowalut wybrałeś, które są z dużą kapitalizacją, to będzie pewnie mniejszość, a ile za średnią i małą. I z moich obserwacji wynika, że kryptowaluty z dużą kapitalizacją, jak jest pompa, to mają, wiecie, taką dłuższą i bardziej stabilną, unormowaną pompę w górę. Z kolei zaś takie małe i średnie kryptowaluty, to tutaj, jak właśnie widzimy, pompa jest bardzo taka szybka i gwałtowna, potem jest znowu w ciągu kilku dni to spada i wraca do porządku dziennego. I te właśnie pompy tych naszych kryptowalut będą tam trwały max kilka dni, jak tutaj też widzicie na tym przykładzie. Następnie musimy się zastanowić, o ile dana kryptowaluta może wystrzelić w górę i będziemy musieli mieć jakieś pojęcie o tym, kiedy należy ją sprzedać, albo też, aby też zarobić jakby na naszej inwestycji jak najwięcej. I pierwszą rzeczą, jaką powinniśmy zrobić, jest sprawdzenie market capu danej kryptowaluty. Im mniejszy market cap, to oczywiście tym więcej dana kryptowaluta może potencjalnie urosnąć w górę. A to dlatego, że im mniejszy market cap, to tym mniej jakby potrzebuje dana kryptowaluta pieniędzy w sobie, jakby w tym projekcie, aby podnieść swoją wartość. Tutaj widzimy, mamy kapitalizację rynkową rzędu 160 milionów dolarów, co jeszcze jest bardzo, bardzo mało, więc ta krypto też ma spokojnie dużo fajne szanse, żeby sobie urosnąć. I najczęściej teraz tak, do jakiej jakby granicy będziemy sobie chcieli pompować? Kiedy będziemy chcieli z tej pompy wyjść? Najczęściej jakby pełne liczby tutaj pełnią taką kluczową rolę psychologicznej bariery. Wiecie, emocje, inwestorzy indywidualni, psychologia, bariera i tak dalej, to wszystko się ze sobą łączy. Na przykład tutaj, jak też widzimy na przykładzie, prawie to doszło tutaj do 9 tysięcy dolarów, spadło trochę przed i też ja radzę właśnie wychodzić trochę przed taką psychologiczną barierą. Tu mogło dojść do 10 tysięcy dolarów, doszło do 8.7.4, także pełne liczby pełnią często taką psychologiczną barierę. Sobie zobaczmy inny projekt jeszcze, nie wiem, Bora. Ale tutaj teraz spadek był. Też mogło dojść do pół, a trochę tutaj się to wcześniej nam skończyło. Także zawsze ja radzę wychodzić przed taką psychologiczną barierą i warto również właśnie wyjść przed czasem z tej inwestycji, żeby po prostu sobie nie przedobrzyć. I teraz, gdy już oceniliśmy mniej więcej, jaka może być mniej więcej pompa z danej kryptowaluty, pora porozmawiać sobie o tym, ile procentowo powinniśmy w nią włożyć pieniędzy i kiedy mamy ten profit nasz zgarnąć. I oczywiście mam nadzieję, że nie muszę wspominać o tym, że dawanie całego naszego portfolio tylko w jedną z kryptowalut nie jest dobrym pomysłem i to się może naprawdę skończyć źle. Nie mamy nigdy pewności, wiecie, czy dana kryptowaluta urośnie po anonsmencie tam jakimś czy na wydarzeniu. Może to zacząć szybko rosnąć wcześniej przed wydarzeniem, może zacząć po wydarzeniu, a w najgorszym wypadku to taki jest również zawsze przypadłość, że którą musimy też brać pod uwagę, że dana krypto może spaść do zera w takim najgorszym przypadku. Więc również pamiętaj o tym, aby inwestować tylko to, co jesteś w stanie stracić. Nie popełniaj tego błędu, co ja kiedyś zrobiłem. No, ja nawet po pompie zostawiam część coinów na długoterminowe trzymanie i kto wie, może kiedyś będą warte jeszcze więcej. I teraz halo, halo, znowu ważna informacja. Słuchaj, słuchaj. Potencjał taki długoterminowy kryptowaluty możemy określić po tym, czy na pewno to, co ona robi, będzie miało stały popyt, czy dana jakby rzecz na pewno jest praktyczna
czy ktoś praktycznie, faktycznie płaci za to, co oni robią. Jak sobie tutaj wejdziemy na przykład w Alchemii Peja, sprawdzamy ich stronę, co oni robią, co oni chcą światu przekazać i czy to, co oni robią, czy to faktycznie rozwiązuje jakiś praktyczny problem. Im większy problem, który oni rozwiązują, tym jej wzrost może być jeszcze większy. Patrzmy też na to, czy dany coin wszedł już na giełdę do Stanów. Jeżeli nie, to wtedy super, bo też w giełdzie w Stanach jakby są dużo większe ograniczenia przy tym, także trzeba tam po prostu spełnić więcej wymogów, więc zazwyczaj właśnie one wchodzą na te giełdy centralizowane najpierw w Azji. Tutaj widzicie, jest Huobi, Gate.io, to jest wszystko azjatyckie, ale też weszło w Stanach. Chodzi o to, że w Stanach po prostu jest więcej kapitału, jest najwięcej kapitału, wiecie, Amerykanie są bogaci. Jak to już wejdzie do Stanów, to możemy wiedzieć, że jakby już też pompa będzie dużo mniejsza, bo po prostu jakby ten największy taki amerykański kapitał jest już jakby tutaj, po prostu mają oni do tego dostęp, tak? Także najlepiej właśnie jakby dana kryptowaluta nie była jeszcze na Coinbase, tylko tam sobie była na jakichś właśnie Huobi, KuCoinach i tak dalej. To wtedy byłoby najlepiej. Więc jak to wszystko weźmiesz pod uwagę, to naprawdę wydaje mi się, że możesz bardzo fajne coiny zainwestować też z dużą perspektywą zwrotu. Ja tak robię za każdym razem i naprawdę jeszcze się na tym nie zawiodłem. Także polecam ci serdecznie tą metodę. Według mnie jest ona naprawdę bardzo, bardzo fajna. Zobaczmy sobie tak jeszcze tutaj pokrótce naszego Bitcoina, jak sobie tutaj radzi. Bo jak widzimy, osiągnął on te 55 tysięcy dolarów. I tutaj jest wyraźny jakby linia resistance na tym poziomie. Ja myślę osobiście, że teraz sobie spadniemy troszkę znowu. Będzie lekka korekta do powiedzmy 50 tysięcy, 48 tysięcy dolarów, by znowu jakby podejść sobie w górę. Wydaje mi się, że to jest to prawdopodobne. Też tutaj czytałem kilka analiz, tak tutaj większość osób mówi. Jeżeli chodzi o takie najnowsze newsy z Bitcoina, to trzeci największy wieloryb sprzedał 1500 swoich bitcoinów, więc to też może świadczyć o tym, że teraz będzie przed nami lekka znowu korekta w dół. Myślę, że jest to bardzo prawdopodobne, szczególnie właśnie biorąc pod uwagę ten fakt. Tak, co jeszcze? Kryptowaluty w Rosji. Rosja rozważa nałożenie ograniczeń na kryptowaluty, więc tutaj też sobie rozważają na to, żeby jednak były jakieś krypto, że były jakieś ograniczenia. Niedawno temu Anatoli Gawirgienko, Alor Group stwierdził, że kryptowaluty to pewien symbol wolności, wolności finansowej i ludzie zawsze wymyślą coś, co zmusi ich do ominięcia zakazu. No, to jest akurat prawda. A trzeci news to już ze SEC zatwierdziła ETF śledzący wyniki spółek inwestujących w Bitcoina. To jest akurat dobry news. To jest akurat dobry news, także to jak najbardziej jest na plus. I co, słuchajcie, ja powoli będę kończył. To jest chyba wszystko, co chciałem wam w tym filmiku przekazać. Jeszcze raz powtarzam, jeżeli filmik wam się podobał, to zachęcam was do pozostawienia subskrypcji, komentarza oraz polubienia. Powiedzcie mi w komentarzu, jaki z tych sposobów już znaliście wcześniej, jaki stosowaliście, a jaki dopiero będziecie zacząć, a jaki dopiero zastosujecie. Dzięki wam za uwagę. Polecam również kolejne filmy na moim kanale, są naprawdę też bardzo ciekawe o tym, jakie według mnie kryptowaluty są, które urosną według mnie i tak dalej, i tak dalej. Także polecam, zajrzyjcie sobie na moje najnowsze filmiki. I co? To wszystko w takim razie. Dziękuję wam za uwagę i cześć.